Dobra. Gdzie jesteś? O, widzę, że Lewiatana zrobiła. Dobra, to zrobiła coś więcej niż ja. Ejo, z tej strony Ropek, a to jest, słuchajcie, Subnautica Below Zero VR po... za długiej przerwie. Dokładnie, troszeczkę za długa przerwa była. Nie mam nic zadania na swoją obronę, ale zapraszam serdecznie na serwer Dzienna Utopia VR. Gdzie tam prowadzę swojego serwera Minecraft. Tak, zorki musiałem rzucić na początku reklamy. Więc tak, no tak jak mówię, nic nie mam dodania na swoją obronę, po prostu tego. Nie, że zapomniałem czy coś. Może po prostu nie miałem czasu. Nie, no dobra, miałem czas, tylko po prostu potrzebowałem przerwy, ale jak zauważyłem, zacząłem mi wysiedzenia, powiedzmy, nie spadać, ale się trochę zmniejszyło, od kiedy troszeczkę odpuściłem sobie z regularniejszymi filmami, bo powiedzmy, że sam zdecydowałem, że może, może jak będę wrzucał mniej, to będzie lepiej, po czym okazało się nie. Oj nie, już chyba zauważyłem, że lepiej, żebym publikował o wiele częściej, niż zrobić sobie tylko przerwę na dwa dni. I tyle. Więc wracamy do mniej więcej regularności. I leci muzyczka. Pam, pam, pam. Dobra, ostatnio sobie zrobiłem bardzo dużo jedzonka i tak dalej. Więc tak, mamy do wyboru, a płynąć do tej literki, która jest 700 metrów, albo szukać tą panią, która ostatnio mnie przewróciła na VR, grałem. I myślę, że zrobimy to i to. Więc tak, jeśli nie będę w tej samej formie co zwykle, że robię fuhuhu, to perwa zrobiła swoje niestety. Tak, ja oczywiście dzisiaj sobie robię takie, powiedzmy, nagrywki dodatkowe, że ja sobie jeszcze tego Galguna nagram dzisiaj. Po tym jak skończę Subnautica nagrywać. Więc dzisiaj będę siedział głównie nad fabułą. Dobra, jak tu mam niby wpłynąć? O! To gdzieś tutaj? I muszę znaleźć wejście jakieś do jaskini i tam wpłynąć, jak rozumiem. I to chyba nie jest tutaj nawet. No matko, teraz weź szukaj tego przejścia. Jak one jest pewnie gdzieś zakopane. Nie, nie chciałem tego. Tak, się znowu będą pojawiać komentarze, jak wrzucę na TikToka i tak dalej. Wow, Subnautica jest na VR. Nie! To. O. Dzięki. Ty Bogdan, wiesz co, potrafi być w porze czasami. Ty, to chyba pierwszy raz wiem, jak Bogdan do mnie podpłynął i dał mi coś. Tak, rzadkie ujęcie. Bogdan podchodzi mi coś daje, a nie kradnie się cieszy potem. Czy ja mogę wpłynąć tam, a nie odpłynąć od tego? Dziennik osobisty. The sea monkeys have changed their tune. If only I could let them know what I need. Maybe they could bring me something useful next time. Okej, okay, gra mi sugeruje, że ja mogę się z Bogdanem zaprzyjaźnić. O matko. Okej, okay, czyli gra mi powiedziała wprost. Ej, istnieje sposób, żeby z tymi małpami mieć dobre relacje. O, 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 to wygląda jak jakaś sieć jaskiń, która... O, tak, to definitywnie wygląda jak sieć jaskiń, do której mogę wpłynąć sobie tak o... No nie przesadzaj, Rybson. Dobra, jedno. Nie ma dwóch, nie ma dwóch, dobra. Ba, co naprawdę jest to nie tutaj? Nie, no, no chyba tutaj.
No, jestem coraz bliżej, więc chyba jednak to tutaj. Chyba, że odkryję coś, co nie będę chciał. O, pani kasterowy, super. No, oczywiście, że nie wszystko i tutaj widzę, że mąki się wykluwa. O, o, o. What you found is more than just an artifact. It will help me follow the traces my people left on this planet. Okay. I'm glad I could help. Dzięki. No, dobra, małpa. Yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Dobra, więc... była tu jakaś fabuła, ale za bardzo skupiłem się na małpie, która... powiedzmy, że wreszcie doceniła to, przeprosiła mnie za wszystkie momenty. Kto by się spodziewał, że się małpą będę przyjaźnił? Okej, ja niby wypłynąłem i tak dalej, ale zostawiłem mój statek. O! No gdzie się czaisz? Może małpa powinna zrobić ci hojo. My people exist as an intertwined network across space. It enables us to understand what each component needs and feels. It takes the uncertainty out of communication. I find myself missing that feeling. I felt the presence of some of the network when we found this artifact. A, tylko to chciałeś mi powiedzieć, dlatego skontaktowałeś się ze mnie jak jakiś wiadomość, SMS. Dobra, popójmy po prostu do tej babki. A myślałem, że oni mnie gonią, bo się bo powiedziałem w statku. Skąd oni mieli mnie słyszeć? Myślałem, że ja mogę tak do góry. Co tu mamy? Jestem... Sio! Ja się ciebie nie boję, stworzeniu jeden. Dobra. Tu mamy dyskietkę, ale nie mamy fabuły. O, 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 to mi się przyda. Co to jest? O, mody akwaryjny. Sztos. To mi się podoba. Chociaż wiadomo, Simot był gigaczadem, a to coś to jest tylko psi. Ale słuchajcie, jak będzie Biros na Subnautica 3, to będziemy się wszyscy cieszyć. Nie wiem, czy jak będzie wczesny dostęp, to czy będę regularnie wrzucał materiały z tego, ale mogę obiecać, że... tak szybko ode mnie filmiku nigdy nie dostaniecie. A potem dowódcy nam się przyda w sumie. A czy będzie Subnautica 3 VR? To nie jest niewykonalne, tylko pewnie minie kilka miesięcy, zanim w ogóle, albo rok nawet. Wiecie, dużo osób nie wiedziało, że w ogóle jest pełne VR, powiedzmy, na modach. Tak samo przy Rafcie, a Rafta mam nagrany odcinek. W popłynę i powiem no elo. O, no, o, co ty tu robisz? O! No szkoda, że nie działa. Ale nie spodziewałem się tak szczerze takiego statku tutaj. Coś to może być, że ten statek robi tylko już za ozdobę i... jest już takim, powiedzmy, reliktem i tak dalej, że chyba nam się... nie... uda zeksplorować go, więc lepiej go zostawić po prostu. Zejście, czy to nie jest zejście, to jest pytanie. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain.
Ta pani? Oj, chyba nie była jej tutaj. I strongly sense my people's technology nearby. A body component is near. No ale nie szukam twojego ciała. Co to jest? Ty, ja pierwszy raz w ogóle to widzę. Co to za grzybnia? O matko. Ciekawe jak mocno ta aktualizacja 2.0, która była faktycznie coś pozmieniała. Wow, 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 co to jest? Czy? Czekajcie, tam są surowce? O nie. Chwila. Nie! O w dupę, co to jest? Nie, czym ty jesteś, Lewiatan 2.0? Tego się nie spodziewałem. Joki fajny, ale... Zastraszyłeś mnie. Dobra, dalej się boję! Dobra! A mnie zjeść próbuje! Nogi! Turbo! Zmieniłem zdanie, ja uciekam. Może nie jest tak ogromny i straszny jak Lewiatan, ale zaskoczył mnie. I udało mu się chyba pierwszy raz w historii mi zniszczyć prawie tego statek. Moje gratulacje! Oj, chyba małpę potrąciłem. Jak mi przykro. Dobra, pa. Kurde, co to jest? From what? I don't even know who you are. Marguerite made us the name. Oh, siema. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. No, nie jesteśmy z Altery. Ja chyba ci to powiem prosto w twarz. Ej, da fajne grzybki, dobra. Słuchaj no! Może nie mogę płynąć swoim statkiem, ale przyjdę osobiście ci wpierdolę. Nie, he, bad ending. Puff. Albo gorsze, kradniemy jej tego. To co najlepsze. Ale kurde, powiem wam, że dziękuję, że masz tutaj ten sprzęt cały. Ja ci chętnie to podkradnę. To mi się przyda do bazy. Signal location uploaded to PDA. Okej. O! Czemu nie mogę ukraść Prawna? Czemu nie mogę jej ukraść Prawna? To byłoby dopiero zakończenie, że wiecie, że... Wyzywa masa, ja wtedy robię... I myk do Prawna! Ale nie, jesteśmy uczciwi. No kurde, ale śmieci ma tutaj. Ej, powiem ci, że moja baza wyglądała lepiej i tak dalej, bo widzę wszystko poniszczone, to dosyć stara baza, no dobra. Dobra, dość czuję, że będzie soluwa. Dobra, wchodzimy. A gdzie mój nóż? Dobra. Gdzie jesteś? O, widzę, że Lewiatana zrobiła, dobra, to zrobiła coś więcej niż ja. Siema, co tam? Zmieniłem zdanie, dobra. Ej, gdzie? Gdzie? You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. No nie jestem z Altery. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths.
bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. A możesz mi powiedzieć, co to jest? If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Okej. Ale powiem ci, że mnie przestraszyłeś. Kto ty w ogóle jesteś? No nie rycz tak na mnie, no. Stalker śnieżny. O kurde. A jebnąć ci! A dobra, coś błogosławiony, to nie mogę... No nie warcz na mnie. No nie warcz na mnie. Dobra, dobra, już. No! Dobra, mam tutaj skuter. Co my tu jeszcze mamy? Fragment modułu testowego. A, po prostu nie kradniemy rzeczy. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction, and suddenly, there were vast jaws rising out of the water towards me. It'd taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least, enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and 3 liters of water. At least I wasn't gonna die of exhaustion. Now, those Reapers, they're practically all muscle, but there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water, and I didn't have much. But I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. A, ona zabija Lewiatana. I had to ration fires. But as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. A, to stąd masz Lewiatana. Dobra, ona zrobiła coś więcej niż ja. Ja jeszcze Lewiatana nie ubiłem. Ja ogólnie żadnego takiego monstrum jeszcze nie ubiłem, dobra. Czyli w skrócie ta babka nas polubi, jak wyłączy tą radiolatarnię i ta Altera przestanie nas stalkować. Dobra, w skrócie ta babka mnie polubi dopiero, jak wyłączę tą Alterę. Znaczy, wiecie o co mi chodzi. A z drugiej strony mamy chłopa, który każe nam szukać swojego ciała gdzieś. Detecting stone of an astronautical Soltrans Gov vessel nearby. Vessel name, Mercury 2. Inoperative. Jakie Mercury 2? Gdzie niby? Kurde, tutaj tyle rzeczy się dzieje, że nie nadążam. Dobra. Którą mam minutę odcinka? Dobra, ja póki co chyba będę musiał się przygotować, więc póki to zakończymy, więc... Elo, elo!